Co jest nierozłącznym elementem wszelkich ekranizacji? Niezadowoleni fani. W sumie tak. I to może szczerze mówiąc wynikać z tego, że reżyser ma inną wizję, inną interpretację tego, co sobie jakby wykreował w głowie, co też również wykreowali sobie w głowie fani, którzy na przykład czytali książki. Ponieważ ja mówię tutaj o książkach. Jednak co w przypadku, kiedy ekranizuje się bajkę? Cześć kochani, witajcie na kanale Sobie Gadam, ja nazywam się Adrian i dziś w 10 minut zrecenzuję dla was Rycerzy Zodiaku. I had a vision. People burning. Everything destroyed. Dawno, dawno temu, gdy byłem pięknym, przystojnym blondynem, istniał taki kanał jak RTL7. To właśnie tam polskie dzieci mogły doświadczać historii Dragon Balla, poznać kapitana Tsubasę, pewnego zboczonego Gigi oraz również wiele, wiele innych bajek. Kapitana Daimosa też. I szczerze mówiąc, tam również pojawiali się Rycerze Zodiaku, których osobiście nie pamiętam, może nawet nie oglądałem, bo tak naprawdę to moja babcia miała RTL7 i czasem, gdy do niej wpadłem, mogłem napawać się fajnymi animacjami, których na co dzień nie miałem w polskiej telewizji. Babciu! To jest zajebiste! I dziś recenzując dla was Rycerzy Zodiaku, może będę miał zdrowe podejście do tematu, ponieważ jestem laikiem w tym i idę jako gość, który chce obejrzeć bardzo fajny efekciarski film akcji, który został mi zaprezentowany przez zwiastun. Rycerze Zodiaku to jeden z tych filmów, który na wstępie już stara się nam opowiedzieć pewną historię, by nakreślić jakąkolwiek fabułę. W skrócie, starożytni bogowie powoli powracają w swoich cielesnych reinkarnacjach i cóż... Tyle wiemy. Tina, she was doing it. I was doing it. We won't let that happen, will we? Jedną z bogiń, jeśli byliście dobrzy z historii, będzie Atena, która była boginią mądrości, również jak i wojny. I tutaj właśnie niektórzy będą widzieć w niej zagrożenie i będą starali się ją unicestwić. Dlatego Atena będzie potrzebowała swoich genialnych rycerzy Zodiaku. I tak oto po krótkiej wstawce poznajemy głównego bohatera Seja, który... poszukując swojej zaginionej siostry, trafił do pewnego rodzaju podziemnego kręgu, gdzie można staczać walki i on również w tym turnieju bierze udział. I w ten oto ciężki sposób nasz główny bohater przez przypadek, a w sumie to upadek, doznaje oświecenia i uaktywnia się w nim mistyczna energia Kosmo. I ta mistyczna energia jest dosłownie kosmiczną energią, ponieważ pochodzi z konstelacji gwiezdnych. Tak. Okazuje się, że może dostąpić zaszczytu i stać się... prawdziwym rycerzem Pegaza i dzięki temu będzie mógł towarzyszyć Atenie w jej dalszych przygodach. I saw what you did in the ring. And you'd have to be you, Seiya. Jednak by to jednak zrobić, będzie musiał przejść nie lada wyzwania poprzez ciężkie treningi i udowodnić również swoje męstwo, niezłomność i wiele, wiele innych takich rzeczy, które zawsze robią ci wszyscy goście w tych filmach kung fu. No i okej, jak to wyszło? Początkowo byłem zdziwiony w ogóle, że za kamerą stoi Tomek Bagiński. Tomek, już nie Tomasz, tylko Tomek Bagiński. I tu, moi drodzy, kiedy ja widzę, jak niestety, Tomku, sorry, gwałcisz Wiedźmina, że aż dupa boli, no to ja zacząłem się martwić, na co ja idę do kina. Jednak okej, bilety zarezerwowane, ja nie lubię czegoś takiego robić, że skoro rezerwuję miejsca, to potem się nie stawiam, więc poszedłem, ale z małym negatywnym nastawieniem. I Bagiński, znany przede wszystkim z efektów specjalnych, mam wrażenie, że serwuje nam w tym filmie swój cały dorobek życia. I nie, ja nie mówię tutaj o stanie tym najlepszym, tylko dosłownie cały dorobek życia, bo widzimy od najgorszych efektów specjalnych, jakie możemy zobaczyć na dużym ekranie, po takie, no powiedzmy, średnie. I na samym wstępie ja będę skupiał się przy tym filmie na efektach specjalnych, bo ten film jest napakowany efektami specjalnymi. Ready to start your training? The Pegasus Knight is brave. Humble and committed to protecting Athena with his life. Pierwsze minuty filmu, starcie w slow motion dwóch herosów mitycznych w niebiosach wyglądało całkiem spoko, by nagle po chwili doznać jednego z najgorszych pościgów animowanych, komputerowo wygenerowanych, jakie widziałem przez ostatnie lata, serio lata, na dużym ekranie, ponieważ po prostu, gdy samochód ucieka przed jakimś pseudo-helikopterem, nazwijmy to jakimś statkiem kosmicznym, to tak to boli, że poczułem się, jakbym oglądał sprzed 12 lat katedrę Tomka Bagińskiego, który właśnie ją wypuścił, wszyscy się jarali, Jezus, jakie to efekty specjalne są, tak, ale to było 12 lat temu. Tomek, halo, budzimy się, mamy 2023, zesrałeś się. Dzięki Bogu dalej już jest lepiej, jednak mamy nieustanne wrażenie, że jakbyśmy oglądali takie Power Rangers albo Street Fighter z Van Damme swojego czasu. Tylko wiecie, to były lata 90.
ja i wiele innych osób mojego wieku byliśmy tacy i naprawdę się tym jaraliśmy, bo ten kicz był fajny. Tu wykonanie choćby nawet zbroi głównych bohaterów, którzy staczają ze sobą jakby walki, no są tak niebotycznie plastikowe, że aż to po prostu widać. Jeśli kiedykolwiek widzieliście wspomnianego Street Fightera z Van Damme, bądź też pamiętacie klasyczny Mortal Kombat z lat 90., no to po prostu będziecie czuć się jak w domu oglądając ten film. Tylko tak jak mówiłem, mamy 2023, Tomek, zesrałeś się, budź się. I z jednej strony tutaj widać, że film jest skierowany dla fanów serii, nie wiem czy koniecznie od fanów, ale dla fanów serii i akceptuje się tę jakby abstrakcyjność, którą widzimy, jednak z drugiej strony powiew kiczu trochę trąci nosem. Jeśli miałbym powiedzieć cokolwiek o fabule, to szczerze mówiąc ciężko jest mi powiedzieć cokolwiek o fabule, ponieważ nagle wiemy, że akcja toczy się w obecnych, dzisiejszych czasach. Tyle wiemy. Nie wiemy gdzie, dlaczego, po co, tyle wiemy. I w zasadzie informacje są nam tak szybko serwowane jak głównym bohaterowi i nie mamy nawet chwili na oddech, zastanowienie się, czy w ogóle to, co robimy, główny bohater to, co robi i co oglądamy, jest cholera słuszne. I dlatego w pewnym momencie można sobie zadać pytanie klasyczne, dokąd idziemy, dokąd zmierzamy. How the hell did you do that? Bo to właśnie nasz główny bohater przez przypadek odkrywa energię kosmo, żeby nagle być porwany przez ulubieńca wszelkich grabarzy kinowych, czyli Shona Beana, biznesmena, który tłumaczy mu, o co tu w zasadzie chodzi. On to szybko akceptuje, zjada śniadanie i w sumie jest już puszczany na wielką górę, chyba większą niż Everest, bez sprzętu, bez żadnego ubrania, po prostu w adidaskach, w t-shircie, on sobie będzie wchodził na tą górę, bo tam musi odbyć mistyczny trening. Jest niedziela, godzina 10, jesteśmy po Hugo, czas na... Tomek, zesrałeś się. Tam na tej górze bohater pozna jeszcze taką postać jak Merin i teraz, tak jak mówię, ja bazuję tylko na tym, co zostało mi zaserwowane w tym filmie. Postać Merin w ogóle no, ma maskę żeliwną, metalową, nie widać kto ją gra i nie wiem, czy tu chodzi już o budżet, czy ta postać tak właśnie wyglądała, spoko. Jednak docelowo ona jest tak źle zdubbingowana, że w pewnym momencie dialog się kończy, a głowa... jeszcze gada, nie? Tak jak pewnie w starych takich filmach kung fu, kiedy jeszcze coś, jakiś mistrz powiedział. Wow! Wiecie o co chodzi, nie? Tylko, że tam nie widać twarzy, tam po prostu widać, że ktoś gada głową, ale dubbing robi coś innego. I tu pojawia się kolejny problem tego filmu, czyli montaż. Moi drodzy, może ja mam przewidzenia, ale jestem wyczulony na pewnego rodzaju rzeczy i na przykład mamy taką scenę, kiedy w początkowej sekwencji nasz główny bohater ucieka z ringu, w którym toczył walkę, po czym kiedy ucieka, za jego plecami widać, że zawodnik, jego oponent jest oparty o siatkę, po czym kolejną, dosłownie kolejną sceną, po tym jak on ucieka, jest fakt, że gość wstaje z ringu, dochodzi i się łapie tej klatki. Drugą sekwencją choćby jest Athena i jej koszmary, kiedy śni na jawie o czymś i się budzi w niej taka energia. W jej pokoju są takie okna, które się zamykają, kiedy jest niebezpieczeństwo. No i mamy takie wrażenie, że kiedy otwiera się pokój i widzimy ją, że ona ma koszmary, jest kadr ogólny, to te okna są otwarte. Po czym, kiedy już mamy kadry wąskie i budzimy Athenę, to ona kiedy się otwiera, to okna się otwierają. Ja się pytam, jak one się otwierają, kiedy one były otwarte. Ale to mówię, to może to jest moje przewidzenie, sorry, jeśli tak w tym drugim punkcie, może przepraszam, ale w tym pierwszym na bank widziałem gościa opartego o siatkę, więc tu po prostu montaż też kuleje. Główny wątek naszego bohatera i Sieny, czyli właśnie reinkarnacji Ateny, jest też, no, nie wiadomo w ogóle kiedy do niego dochodzi, że oni jakby się rozumieją, bo wpada typ ze swoim ukochanym Seanem Beanem, zjada śniadanie, w zasadzie komunikuje coś na zasadzie, że tam gdzie był kiedyś to trzeba było walczyć o śniadanie i w zasadzie to jest taki dialog, potem wyjeżdża na wakacje spinać się na góry, a potem kiedy już wraca w trzecim akcie filmu, to jest gotów oddać wszystko, żeby bronić Atenę i w ogóle jej we wszystkim pomoże, więc no... Tomku, naprawdę, zesrałem się. A tak już całkowicie poważnie, po prostu nie powinno się skupiać na filmie, kiedy tylko są efekty specjalne nad efektami specjalnymi, ale jakaś fabuła powinna być i powinno się budować psychologię postaci, powinno się budować relacje między postaciami, bo to jest też dla nas ważne jako widzów, ponieważ dzięki temu nam trochę zależy na czymś, zależy na jakichś relacjach. Nie ma tu scen romansu, nie ma tu scen pocałunków, nie ma tu miłości, ale choćby dlaczego te osoby zaczynają się lubić i sympatyzować ze sobą. Tego nie wiemy, tego mi zabrakło i to trzeba tu poprawić.
jeśli będzie druga część. A tak się wydaje, że może być. Okej, skoro poświęciłem tyle czasu obozowi pozytywnych postaci, czas na tych antagonistów, na obóz złych i tu jest po prostu chyba jeszcze gorzej. Te postacie są tu na maksa przerysowane i choćby tutaj główny Zwol, czyli rycerz Feniksa, to jest gość, który ma minę typa, który nigdy nie zaruchał i jest oto na wszystkich zły, wkurzony, a w dodatku jeszcze jego akcent to jest 200% łamerykańskości w jego akcencie. Save the rest of us from her. You think I wanted any of this? Z kolei postać Gurat, czyli no można powiedzieć głównej prowokatorki całego negatywnego zajścia, no chyba dopiero do trzeciego aktu w ogóle nie wiemy, o co chodzi. Wiemy po prostu, że to są źli ludzie, którzy chcą zabić Atenę, ale szczerze mówiąc nie wiemy dlaczego. Nie wiemy, dopiero później się okazuje i tu paradoksalnie, uwaga, nagle Tomku, tu się na chwilkę obudziłeś, ale poszedłeś dalej w drzemkę. Najlepszy chyba dialog, który ma najwięcej emocji, jakichkolwiek dało się wycisnąć z tego filmu, to właśnie dialog między Gurat a reinkarnacją Ateny. W trzecim albo i czwartym akcie, już to nazwijmy. I to był jedyny sensowny dialog, który miał jakiekolwiek emocje. Bo wszędzie indziej to są takie suche teksty, mówię, na zasadzie jest to bajeczka dla dzieci na 10 rano po Hugo w niedzielę na Polsacie. No i przejdźmy jeszcze płynnie do walk, ponieważ no, ten film stoi, można powiedzieć, walkami, o to tutaj będzie chodziło, więc tak, walki tu są i walki są właśnie, uwaga, spoko. I mam niestety obawę, że jest to jedyny atut tego filmu. I tak jasne są przerysowane do bólu, kiedy ktoś, kurde, daje jakiegoś kopniaka z góry i gość leci na kilka metrów. I nie mówię tutaj o włączeniu jakiejś supermocy, bo to jeszcze mówię choćby o kwestiach ringowych, ale te walki są przerysowane, no bo umówmy się, też to jest ekranizacja bajki, więc no tutaj nie będziemy się czepiać, bo tak ma być. Kadry kamery są jak z takich czasem azjatyckich filmów, gdzie one są trochę przekrzywione, kiedy widać oponenta albo coś takiego, więc to bardzo fajnie działa i jeszcze właśnie ta kamera bardzo fajnie, komputerowo oczywiście, śledzi wszystkie ruchy jakby tutaj uderzeń i to też naprawdę fajnie jakby oddziałuje w całości i to się miło ogląda. Jednak za fajnymi efekciarskimi walkami powinna też stać zajebista muzyka. Ajajajaj, czemu mi tu tego zabrakło? Naprawdę, słuchajcie, tutaj niestety nie ma jakiejś fajnej muzyki, a przy takich epickich jakichś tam pojedynkach powinna być fajna muza, idą ciary, po prostu czujecie tą pompę, że aż chcecie was wyrwać z fotela, aż chcecie po prostu dać low kicka tutaj gościowi, który siedzi obok i patrzy w telefon, bo też takich miałem na swoim seansie. Ale po prostu, no umówmy się, no niestety nie można mieć wszystkiego, no ale tutaj naprawdę, no choćby jakby to współgrało, to żeby by można było o tym opowiadać więcej. Więc po tym wszystkim, co wam powiedziałem, może was zaskoczę, ale ja tego filmu nie polecam. I oczywiście ja tutaj mówię to jako człowiek, który nie zna tematów Rycerzy Zodiaku, ponieważ może dla fanów będzie to spoko film. Nie skreślam go w ten sposób. Jednak też, no, gdzieś przeczytałem, że to jest na tyle krótki film, a chciano upchać tyle wątków z serialu animowanego, że to też wyszło słabo, więc no, jeśli czyta się takie rzeczy, no to uważajcie, tak, że może po prostu nie będziecie aż tak usatysfakcjonowani. Ja, jako laik w tym temacie, niestety nie dźwignąłem tego. Dla mnie ta produkcja po prostu zasługuje na miejsce na jakiejś platformie streamingowej, ponieważ na dużym ekranie niestety te efekty specjalne jeszcze bardziej widać, jak są złe. I to boli. A jeszcze gdy dochodzimy do takich efektów specjalnych, kiedy jest slow motion, te ujęcia są takie sterylne, czyste, bo nasze postacie choć się klepią dobrze po mordach, no to one nie są poobijane, no bo to jest jednak chyba animacja, bardziej tutaj film dla dzieci, no to kiedy jest to slow motion, to sterylność, jeszcze uroda azjatycka naszego głównego bohatera, to słuchajcie, normalnie mi się nasuwała, no nie wiem dlaczego, przepraszam, kiedy była scena, kiedy on zakładał zbroję, nagle ta zbroja miała się na nim pojawić, taka reklama pasty do zębów. Bo taka ciekawostka, w Tajlandii przeważnie Koreańczycy występują na reklamach, nie wiem dlaczego, po prostu może uważają Tajlandczycy, że Koreańczycy są ładniejsi, ale fakt, kurde, są ładni. I serio, w takiej scenie ja bym tutaj dodał coś takiego. Naragato, isu, pastu do zębów, only in cinemas, Tomasz Bagiński, stoj, zesrałeś się. I finalnie po prostu, kochani, mam problem, do kogo ten film będzie miał trafić. Jeśli ma wzbudzić poczucie nostalgii u ludzi, którzy swego czasu mieli dziewicze piękne RTL 7, to boję się, że dzisiaj my po 30 paru latach, kiedy chodzimy po tej ziemi, nie dźwigniemy poziomu kiczu, który tam dostaniemy. Natomiast dla dzisiejszej młodzieży boję się, że ten film poziomem kiczu nie trafi, ponieważ dziś się oczekuje efektów specjalnych rodem z Aquamana. Jednak finalnie muszę wam jedną rzecz powiedzieć, jako ciekawostka, mojej drugiej połówce ten film się podobał. I
skoro tak się wydarzyło, to może po prostu jest to kwestia gustu i kwestia po prostu obeznania się z obrazem kinowym i z treściami, które już oglądaliśmy i czego tak naprawdę oczekujemy, jaką poprzeczkę sobie podnosimy. Bo jeśli no, są osoby, które jakby na co dzień nie oglądamy jakichś super bohaterskich filmów, rodem Marvel, DC i tak dalej, i pójdą na coś takiego, no to może po prostu poczują się, jakby złapali Pana Boga za piętę. Jednak no, jeśli jesteśmy nastawieni jak na jakieś wielkie wow, a dostajemy no kitowców, To finalnie możemy być zawiedzeni. Dziękuję kochani ślicznie, że zostaliście do końca. Dziś na sam koniec mam taki mały bonusik, ciekawostkę dla was, ponieważ jak dobrze wiecie, a może nie, również jestem dumnym właścicielem swojej firmy Skadrowany, gdzie właśnie świadczę usługi ślubne jako kamerzysta na wesele. I tutaj właśnie dla wszystkich subskrybentów mam taką akcję promocyjną, że w czerwcu, rozpoczynamy to od czerwca, przez cały czerwiec dla was, czy też dla waszych znajomych, możecie to przekazać na hasło sobie gadam, będzie 10% rabatu na moje usługi filmowe. Tutaj daję link do mojej strony, tutaj daję link do mojego Facebooka, oczywiście również w komentarzu i jeśli po prostu będziecie w przyszłości nawet zainteresowani, piszcie śmiało, będziemy mogli sobie porozmawiać w tym temacie, bądź po prostu przekazujcie to swoim znajomym, bo ja z chęcią zawsze jakieś cudowne pary młody poznam. A teraz już wracając do tematów tego kanału, kochani, na sam koniec, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie subika, dzwoneczek, komentarz, ponieważ pomału, powoli idziemy do celu, wzbijamy się coraz wyżej i może będzie to kolejny kanał, który wy będziecie mogli tutaj z przyjemnością odwiedzać, żeby dowiedzieć się czegoś w temacie filmów. Ja zbijam piątkę wam wszystkim i swoim kolegom, którzy również budują tutaj treści filmowe na YouTubie w Polsce. I cóż, widzimy się w następnym odcinku, a będzie ciekawy, bo jak sama nazwa wskazuje, czarno to widzę, pogadamy o wesołych rzeczach, ale to jutro. Cześć!